Dzisiaj zamierzam wysadzać już kapustę. Jedziemy z Edziem na pole, ale idzie chyba kolejna burza. Jest tak parno, tak duszno, tutaj co chwilę przychodzi. Mam nadzieję, że pójdzie bokiem. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bo się jeszcze nie powitałam. Jesteśmy już na polu. Tam idzie burza, a tam idzie mąż. Dosiewa słonecznik. Tutaj jeszcze tydzień temu po tej ulewie ogromnej stała woda. Tam w kartoflach pływały kartofle. W kartoflach pływały kaczki. Dzisiaj to już obeschło, wsiąkło, wyparowało. No i tu była posadzona dynia. Niestety ona wymokła, gdzieś nie gdzieś tylko jest. I tak kupiliśmy słoneczniku i Edziu będzie ten słonecznik siał. Dosadzimy dynię też tutaj, bo chcielibyśmy, żeby ta dynia była. Zostało nam sporo nasion. Trochę jeszcze żeśmy dokupili i tu będziemy sadzić. A ja będę sadzić warzywa kapustne. Tu. Na tym ogrodzie, na którym w zeszłym roku miałam warzywa. I tutaj z przodu było lustro wody. To, co widzieliście na odcinkach, w odcinkach po ulewie. Tej wody było bardzo dużo. Ale dzisiaj wziął traktor, wziął kultywator, wykultywatorował to, przetalerzował, ładnie to się wyrównało i tutaj jest mokro, tu jest naprawdę mokro i posadzę właśnie tutaj kapustę. A tam dalej będzie por, seler, pomidory, wszystko co już trzeba wysadzać, no ale zaczynam od kapusty, bo ta, w sumie ta, wszystko jest już wysokie, na gwałt do wysadzania, no ale kapusta chyba jest, kapustne chyba są najpilniejsze. Tam poszła jedna burza, grzmi. Tam idzie druga burza, błyska. Tam trzecia burza i też grzmi. Po stronie niemieckiej też poszła burza. Jesteśmy zewsząd otoczeni przez burzę. Dookoła burze. Grzmi. A po środku my. Tutaj była rzodkiewka. Przepadła. Wytopiła się. Listki gdzieś jakieś są, ale podejrzewam, że z tej rzodkiewki już nic nie będzie. Sałata jeszcze żyje. Może coś tam się ostanie. Fasolka daje sobie radę. Tutaj stała woda. Tam było troszeczkę wyżej, więc tej wody nie było. A tutaj żerują turkucie. Tego dziadostwa nawet woda nie wytopiła. Warzywa, wszystko tutaj pogniło, a te mają się bardzo dobrze. Ten szedł tutaj dzisiaj, bo tunel jest świeżutki, jeszcze dobrze nie obsechł. Truskawki do obrywania. Czerwonych jest bardzo dużo. Wczoraj tutaj żeśmy nie byli, nie obrywaliśmy. No i naczerwieniło się ich. Tutaj stała woda i jest dosyć mokro. Tam jest troszeczkę suszej, no i tu zaczynamy sadzenie od tej właśnie strony, gdzie stała woda, bo pod kapustę będzie to bardzo dobre stanowisko. No i tak sadzimy, a tutaj idzie to, co przed chwilą pokazywałam i chyba nas złapie. Grzmi dosyć mocno, nad nami już się tutaj zbierają ostre chmury. No zobaczymy, czy zdążymy, czy będziemy się ewakuować do samochodu. Kapusta wymaga bardzo żyznego stanowiska i moi rodzice jak zawsze sadzili kapustę tutaj na tych polach, przeważnie tam właśnie, gdzie teraz kaczuszki w kartoflach pływały, to najpierw przygotowywali to pole odpowiednio, ono było solidnie, słyszycie? Grzmi! Solidnie było wynawożone obornikiem, pole było wyspoczynkowane minimum rok, no i też tata zawsze przyorywał słomę. Często też tak było, że posiał tam jakiś popląd bądź słomę przywiózł, przyorał na to obornik, przyorał, żeby było dużo takiej masy kompostowej.
i na tym później była sadzona kapusta. Oj, tu mi się lebioda wkradła, komosa. Też cenne zioło, jeżeli chodzi o zioło lecznictwo. Te sadzonki bardzo mi wybiegły, one już powinny być dawno wysadzone. I tutaj mam akurat kalafior, jest on wysoki i teraz, jeżeli ja go w zasadzie powinno się sadzić tak, tutaj na taką głębokość, ale jak ja go tak posadzę, on jest wybiegnięty, więc no jeżeli przyjdzie jutro, pojutrze ciepło, on mi klapnie, będzie mu ciężko się podnieść i przyjąć wilgoci, tu będzie miał, ale on na pewno klapnie i muszę go skracać, będę go sadzić na taką głębokość. I tutaj też, jeżeli macie wybiegnięte sadzonki kapusty, kalafiora, kalareb, czy w ogóle kapustnych warzyw, skracajcie je, z tego względu, że raz, zapobiegnie to wyleganiu przy wysokiej temperaturze sadzonek, lepiej się przyjmą, a dwa, będą bardziej odporne na suszę, bo korzeń będzie głębiej sięgał. Jeżeli, zobaczcie, no logika, jeżeli wsadzicie tak głęboko, korzeń będzie miał tylko tych 5-10 cm, on się rozrośnie, owszem, ale będzie miał płytko. Jeżeli wsadzi się go tak, już na starcie będzie miał tych 15-20 cm. Także my tu będziemy skracać, o ile zdążymy, bo zaraz może być tak, że będziemy skracać wizytę na ogrodzie. Edziu robi dziurki, a ja będę tutaj sadzić, idzie zdecydowanie szybciej. Rodzice, jak sadzili kapustę, to sadzili w skibę. Co to znaczy w skibę? Tata orał pługiem pole na świeżo z wiosny, przyorał dwie skiby, robił kołkiem dziury, a my z mamą szłyśmy i tą kapustę sadziłyśmy. Jak posadziłyśmy rząd, przyorywał kolejne dwie, trzy skiby. Chyba trzeba spadać, tak. Dwie, trzy skiby i sadziliśmy znowu po wierzchu kapustę. I to było bardzo dobre sadzenie w skibę. Cóż tu rzec? Spadamy na posiedzenie. No już to jeszcze chcę posadzić. Samochód jest blisko to. Idę pozamykać szyby. To zamknij szyby i szykuj miejsce dla mnie w samochodziku. Kapusta jest bardzo dobrze sadzić na pole, jak jest chłodno. No wiem, że ciężko jest wybrać taki czas, bo jeżeli są regiony, że świeci słońce i świeci, to człowiek nie czeka, tylko sadzi, ale najlepiej ona się przyjmuje, jak jest chłodno, jak jest wilgotno. Tu wilgoci jej nie brakuje. Słońca dzisiaj nie ma. Jeszcze na najbliższe dni też nie głoszą. No mam nadzieję, że się ładnie przyjmie. Ale nie mam pewności, czy tutaj znowu woda nie stanie, jak przyjdzie kolejna burza. Jest taka możliwość, że właśnie woda stanie, ale no co ma być, to będzie. Sadzimy. No ta nie grzmij. Poczekaj, aż wysadzimy. Leje. I siedzimy w aucie. Czekamy, aż przestanie padać. I zobaczymy, czy po tym czekaniu będziemy jeszcze mieli możliwość sadzenia kapusty? Nie, tam poszło boki. Piszę przynajmniej. Tak ci się przynajmniej zdaje. Zobaczymy, czy masz rację, czy nie masz racji. Jesteśmy ponownie. Pojechaliśmy do domu na kawę. Popadało, spadło tam we wsi 5 litrów. Poszło tak bokiem, gdzieś chyba na Chojne, czy gdzieś poszła ta ciężka burza.
nas ominęło, tak w taką lukę nas wzięło i tam spadło 5 litrów deszczu. Tutaj mniej, ze 3-4 może, nie mam jeszcze deszczomierza, to nie wiem. Nie spadło, nie, bo nie widać, także ta nas obeszła. Poszła tam dalej i te chmury tak siwieją, one krążą i teraz tak stoimy, patrzymy, czy one poszły, czy wracają, bo już tutaj kiedyś taka sytuacja była, że przeszła burza, myśmy się cieszyli, to w tamtym roku było, a ona okrążyła i zawróciła z potrójną siłą. Ale tam idzie następna. Tam grzmi, błyska to, co poszło przed chwilą, a tam idzie kolejne. A my znowu po środku. Edzi wziął sobie już dłuższego kija, ale widzieliście te pioruny? Jak łowcy w burz będę tutaj. Zamiast sadzić kapustę, to będę pioruny obserwować. Lubię... Zaraz polecą pioruny, ale... tak. Nie, lubię patrzeć na pioruny, ale jak są daleko i w dzień pół biedy, ale w nocy... Bardzo boję się burzy, nie lubię. Jak byłam dzieckiem, zerwało nam dach na domie i to było chyba takie przeżycie, że utkwiło mi na wieki wieków. I do dzisiaj pamiętam, boję się burzy po prostu w nocy. Bardzo się boję. Sadzimy tu jeszcze kalafiora chyba, nie? Napił się, bardzo dobrze jest, wszystkie kapustne i w ogóle sadzonki, które się sadzi, moczyć, namoczyć do wiadra, wyciągnąć, żeby one się tak solidnie napiły, będą sztywniejsze i dzięki temu się lepiej przyjmą. Tutaj też z początku Edziu robił dziury szpikulcem, ale on był dosyć krótki, no i teraz wziął sobie taką sztachetę, zaciesał na końcu na szpikulec i robi duże, szerokie dziurki, dzięki czemu cały ten korzeń mi się tutaj chowa i mogę ją dostatecznie skrócić tyle, ile sobie życzę. Rodzice jak kapustę sadzili, to właśnie tato zawsze robił taką sztachetą, takim kołkiem dziury, a my żeśmy sadziły i szło szybciutko. Tak jak i teraz. Teraz się robi dosyć fajnie, bo już nie jest parno, nie jest duszno. Po tej pierwszej fali tego deszczu zrobiło się rzeźko. Ale był taki moment, jak tutaj byliśmy przed kawą, że ciężko było. Coś jest. Era przed kawą i era po kawie. Słyszeliście? Na tym filmie była era przed kawą i era po kawie. Była? Jest. Chcemy dzisiaj wysadzić wszystkie tutaj kapustne. Edziu miał inne plany, ale przyjechał ze mną pomóc, żeby dzisiaj to skończyć, bo jutro bym chciała iść do plewienia. On ma inną robotę. I tak gonimy tutaj między tymi deszczami, między burzami. Tu trzeba będzie już znaczki zrobić. Ole, piorun poszedł. Znaczki to masz tam porobione. A tam leje, bo idzie trzecia burza i jesteśmy w takim tutaj półksiężycu. Jak nas tutaj te trzy wezmą w kleszcze, to nam się odechce wszystkiego, ale jest takie powiedzenie, kto sadzi w błoto, zbiera złoto, ale drugie też jest, kto sieje w burze, zbiera wiatr. Także zobaczymy, co my tutaj zbierzemy. Zaczyna padać. Kalafiory posadzone, kalarepy również. Tutaj mamy dwie, czerwoną i giganta. No i teraz wczesną, dietmarską kapustę chcemy sadzić. Chcemy. Ale zaczyna padać. Może zdążymy. Leje, leje, leje. Sadzimy. Wczesna posadzona. Ale znowu pada. I nie wiemy, czy to
pada, zaczyna padać z tej burzy, czy z tej, bo ta wraca. One tutaj się chyba dwie zejdą. Idziemy do samochodu. Poszło. Popadało. Woda troszkę stanęła. Wyszło słoneczko. A tam idzie kolejna. I teraz wszyscy widzowie patrzą. Posadzą oni dzisiaj tą kapustę, czy nie posadzą? W zagłębieniach butów stanęła woda. Także wody tutaj tej kapuście nie braknie. Warunki do przyjęcia się ma idealne, bo nie jest upalnie, ma wilgoci. Skróciliśmy ją tutaj, ile się tylko dało. Już Edziu robi nie dziurki, a dziury. Tak, żeby ten korzeń jak najgłębiej wszedł, żeby skrócić ją na maksa, żeby ona się nie przewracała, bo to później też nie jest korzystne dla kapusty. Dzień drugi. Wczoraj nie skończyliśmy kapusty tutaj sadzić, bo niestety te burze nas zganiały. Szła jedna za drugą. Woda stanęła, spadło 10 litrów wody jeszcze ogólnie, także 116. Dzisiaj żeśmy wyjechali, że dokończymy i dalsze nasadzenia. I posadziliśmy 4 rządki i znowu pada. Pada. To dosłownie jest już niewiarygodne, bo na Podlasiu dzwonicie do mnie, piszecie, że nie pada od 6-7 tygodni, a u nas z chęcią wam pchnę to nawet dzisiaj. Wszystko, co tutaj, kurczę, pada teraz, no ale nie ma takiej możliwości. I słuchajcie, kapusta, jeżeli jest pole dobrze przygotowane, ma dużo obornika, kompostu, czy chociażby masy zielonej z poplonów, to tak naprawdę nie wymaga już większego nawożenia, bo ona od korzenia będzie miała dużo już tego. I tak jak ta tutaj jest skrócona bardzo, będzie sięgała w głębsze partie i te składniki będzie wyczerpywała, będzie sobie je pobierała. Ewentualnie później, ale to naprawdę gdzieś dopiero za ze 3-4 tygodnie. O, słonko wychodzi! Słonko wychodzi! Za ze 3-4 tygodnie tutaj podleję ją humusem i to będzie tyle. Później oczywiście będą walki ze szkodnikami, ale to już będzie w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, kończę. Jedziemy do domu i jak przestanie padać, wracamy tutaj z kolejnym tematem. Porceler, bo tu będzie też dosyć dużo takich istotnych rzeczy. A na teraz życzę wam pogody takiej, jaka wam jest potrzebna. Na Podlasiu życzę, tam na wschodzie życzę deszczu, a tutaj życzę pogody. No, ale jest jak jest. Do następnego.